Jazda po naszym mieście jest coraz bardziej utrudniona. Już zakończył się remont ulicy Sienińskiej, a niebawem rozpocznie się remont ulicy Sandomierskiej. W każdej dzielnicy miasta coś się dzieje, zarówno w tych w centrum, jak i w peryferyjnych. Już niebawem ulica Miodowa uzyska nowy wizerunek. Szanowni Państwo, mamy taki naoczny przykład inwestycji drogowej w jednym z naszych osiedli. Konkretnie na Gutwinie jest stąd obecność naszych radnych Roberta Rogali i Marka Kiemcy, bo oni reprezentują tą część naszych mieszkańców. Chcę tutaj podziękować mieszkańcom ulicy Miodowej za cierpliwość i wyrozumiałość, bo jak Państwo widzicie, w tej chwili mamy piękną ulicę pełnowymiarową ze ścieżką rowerową, z chodnikiem, z nowoczesnym oświetleniem LED, z przebudową infrastruktury. Natomiast na tą ulicę tutaj ci mieszkańcy czekali. Wartość robót 3 400 000, 1 400 000 dofinansowanie ze środków rządowych, ze środków zewnętrznych, a pozostała kwota to środki budżetu miasta. Dobre wykonawstwo, w dobrym tempie, przed terminem, więc myślę, że naprawdę możemy być zadowoleni. Chcę podziękować tutaj pracownikom Wydziału Infrastruktury Komunalnej za współpracę przy tej inwestycji, jak i przy kolejnych, bo tak jak Państwo widzicie, nawet na tej planszy, tych robót drogowych w Ostrowcu w tej chwili jest bardzo dużo i Ostrowiec w tej chwili, śmiało mogę powiedzieć, jest jednym z największych placów budowy, jeżeli chodzi o drogi i inwestycje w tej części województwa. Nowa nawierzchnia, ścieżka rowerowa, oświetlenie to część inwestycji, która będzie kosztować 3 400 000 zł. 1 400 000 pochodzi z dofinansowania z budżetu państwa. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy. To jest odcinek od ulicy Jurzeckiej, pierwszy, i w zamyśle chcemy ten odcinek kontynuować i w kolejnych latach chcemy połączyć z ulicą Sienińską na wysokości naszego obiektu na Gutwinie. Ta inwestycja otwiera też trochę miasto na nowe tereny, prawda? To prawda, w tej części miasta jak gdyby otwierają się też tereny, tutaj bardziej tereny prywatne, ponieważ okolica to działki prywatne. Natomiast miasto bardzo mocno inwestuje w teren przy Malinowej Jarzębinowej i tam chcemy w kolejnym etapie robić kolejne inwestycje, bo bardzo dużo działek miasto sprzedaje w tamtym zakresie i tam te działki na pewno będą przez nas uzbrajane. Na tą inwestycję mieszkańcy tej części Ostrowca czekali od wielu lat. Jest to bardzo ważna inwestycja. No tutaj mieszkańcy bardzo długo czekali na tą drogę. Dzięki dobrej współpracy z prezydentem o tą drogę zabiegają ponad 5 lat. Jest ta inwestycja na ukończeniu. Tak jak mówię, no to jest inicjatywa tutaj moja, prezydenta, że ta droga jest realizowana. No i uważam, że mieszkańcy powinni docenić, jest to kolejna inwestycja, która jest dzięki dobrej współpracy tutaj realizowana na osiedlu. Nowe drogi to szansa na rozwój, ale również duże ułatwienia dla mieszkańców. Ta droga jest bardzo ważną inwestycją dotyczącą tego osiedla, ale również zasygnalizował, że nie jest to jedyna inwestycja na tym osiedlu, ponieważ druga część osiedla, gdzie są działki Urzędu Miasta, które za moment się będą wystawione do przetargu. W tym momencie utwardzone zostały drogi i skanalizowane zostały. Także inwestycja również z drugiej strony osiedla idzie do przodu i mam nadzieję, że w najbliższym czasie to osiedle będzie rozwijało się również z drugiej strony tam ulicy Malinowej, Jarzębinowej, ponieważ ślady robót już tam są dość zaawansowane i widoczne. W Centrum Kształcenia Ustawicznego od września osoby dorosłe pragnące zdobyć nowy zawód bądź uzupełnić wykształcenie rozpoczną naukę na 9 kierunkach. Będą to zarówno kursy kwalifikacyjne, jak i nauka w liceum dla dorosłych. W ostrowieckim CKU okres wakacji jest pracowity, a to za sprawą nie tylko egzaminów zawodowych i rekrutacyjnych, ale także prac remontowo-konserwacyjnych. Obecnie mamy bardzo pracowite wakacje, ponieważ przeprowadzamy prace remontowo-konserwacyjne. Malujemy korytarze, klatki schodowe, żeby nasze Centrum Kształcenia Ustawicznego było jak najbardziej estetyczne wraz z początkiem nowego roku szkolnego, bo te prace na pewno się do tego czasu zakończą. I też to jest taki nasz ukłon w stronę słuchaczy, ponieważ chcemy tworzyć im jak najlepsze warunki tutaj
tutaj kształcenia pod każdym kątem. Te aspekty wizualne też są dla nas tutaj bardzo istotne, a to dlatego, że placówka niezmiennie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ja wręcz jestem zachwycona tym naborem, tą rekrutacją, którą teraz przeprowadzamy. Ona się oczywiście jeszcze nie zakończyła, przynajmniej jeśli chodzi o kwalifikacyjne kursy zawodowe, bo jeszcze tutaj są uzupełniane dokumenty, jeszcze osoby dopytują o właśnie możliwość kształcenia się na wybranych kierunkach. I właśnie to zaufanie, które mamy mieszkańców naszego miasta, to, że wybierają właśnie naszą placówkę do kształcenia, no więc my chcemy się im zrewanżować jak najlepszymi tutaj warunkami. W tym roku rekrutacja może być rekordowa. Dużym zainteresowaniem cieszą się kursy zawodowe. Szkoła ma również dobre wyniki zdawalności na egzaminach zawodowych. Centrum już zakupiło 12 nowoczesnych zestawów komputerowych, aby móc je przeprowadzić w sposób bezpieczny. My doposażamy pracownie, one są świetnie wyposażone, no niemniej sprzęt oczywiście się zużywa, a poza tym no też przybywa nowych wyzwań. Chcemy tę jakość kształcenia, zwłaszcza tutaj w przypadku tych kierunków zawodowych, bo one cieszą się największym zainteresowaniem i tutaj na tym polu mamy sukcesy. My chcemy podnosić tę poprzeczkę jak najwyżej, bo nasi słuchacze po prostu na to zasługują. To wszystko jest możliwe dzięki dobremu budżetowi, dzięki środkom gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dzięki temu, że są tworzone warunki właśnie sprzyjające również dla edukacji osób dorosłych. Pomimo różnych tutaj zawirowań właśnie osób dorosłych, bo niewątpliwie część przynajmniej z tych naszych słuchaczy ma jakąś przerwę w edukacji i ją po prostu uzupełnia wykształcenie, czy musi się przekwalifikować. I tę szansę tutaj zupełnie bezpłatnie te osoby właśnie mają. I no, proszę Państwa, teraz zanosi się na 9 oddziałów. To jest bardzo dużo. My nabór przeprowadzamy 2 razy do roku. Średnio od 6 do 8 oddziałów jest otwieranych w każdej sesji. W związku z tym minimum 200 osób rocznie przyjmujemy w nasze mury. Placówka w lutym tego roku liczyła prawie 400 słuchaczy, więc odkąd ja pracuję, to jest największa liczba słuchaczy i to myślę, że też jest efektem starań, pracy, zaangażowania wielu osób, które tutaj znajdują zatrudnienie i oby tak dalej. Mam nadzieję, że właśnie będziemy tutaj się w tym kierunku rozwijać. Na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury w każdy weekend odbywają się bardzo ciekawe koncerty. Miejsce to powoli staje się prawdziwym centrum kultury naszego miasta. I jak pokazał występ młodych artystów ze studia Pandora, nie trzeba sprowadzać gwiazdy, aby móc cieszyć się pięknym wykonaniem dobrze uznanych utworów. Nadszedł czas. Zguba grozi mi, lecz pragnę ulec pokusie, którą
najbliższy weekend będą organizowane różne imprezy, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy już w piątek, 14 sierpnia. Ostrowiecki Browar Kultury zaprasza na pokaz niemego filmu Cud nad Wisłą z muzyką graną na żywo. Początek seansu o godzinie 19. Objazdowe kino letnie w stylu retro zawita do restauracji Primo na osiedlu Ogrody. O godzinie 20.30 dla najmłodszych odbędzie się seans filmu Pinokio oraz Przygody Gullivera, a dla starszych będą grane filmy Casablanca oraz Rebeka. W piątek po raz drugi w amfiteatrze zagrają artyści z kręgu muzyki Disco Polo. Zapraszamy na drugą edycję sierpniowych spotkań dyskotekowych do amfiteatru w Parku Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tym razem bawić nas będzie zespół Ego oraz DJ Mateusz. Zachęcamy do przyjścia całymi rodzinami, gwarantujemy dobrą zabawę i bezpieczny wypoczynek. Zachęcamy do przyjścia o godzinie 19. Będziemy się bawić do godziny 21. Zapraszamy na nasz koncert do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie na amfiteatrze zagramy nasze najlepsze przeboje. Tańcz i skacz na sali, to tak, ze mną tańcz. Nie zabraknie również nowości przygotowane na 2020 rok. A więc pamiętajcie, piątek, amfiteatr w Ostrowcu Świętokrzyskim, godzina 19, start imprezy, 19.30 nasz koncert. Zapraszamy! Cześć! Tobie zakochany, tyle dróg za nami, tyle lat. Spełnią się marzenia, czas ich nie pozmienia. Biegnij ze mną bosą przez świat. Ze mną tańcz do białego rana. Ze mną tańcz, moja ukochana. Ze mną tańcz do białego rana. Niech cały wiruje świat. Ze mną tańcz do białego rana. Ze mną tańcz, moja ukochana. Ze mną tańcz, niech cały wiruje świat. Tobie zakochany, tyle wciąż przed nami, ty i ja. Światy ci przynosić, na rękach cię nosić, śpiewać tobie każdego dnia. Ze mną tańcz do białego rana. Ze mną tańcz, moja ukochana. Ze mną tańcz do białego rana. Niech cały wiruje świat. Ze mną tańcz do białego rana. Ze mną tańcz, moja ukochana. Ze mną tańcz, niech cały wiruje świat.